Dzień dobry. Ciasto naleśnikowe ma to do siebie, że przyjmie każdy farsz. I dzisiaj mam dla Was pomysł na naleśniki, które możecie przygotować szybko na obiad. Naleśniki z szynką, z serem, z pieczarkami, ale bardzo charakterystycznie zapiekane. Inaczej niż pewnie się spodziewacie. Jak? Zapraszam Was na film. Tych proporcji, o których Wam zaraz opowiem, ja przygotowuję 6 takich dosyć sporych i konkretnych wielkości oczywiście naleśników. To zobaczcie, co będzie potrzebne. Zaczynam oczywiście od ciasta naleśnikowego. Mąka zwykła, tortowa, typ 450, oczywiście mąka pszenna, 100 g. Do tego mleko 250 g. Jedna łyżka oleju, 2 jajka i pół łyżeczki soli. A co na farsz? Szynka. Jeśli ta szynka, którą będziecie mieli, to są takie duże plastry, no to tyle plastrów, ile naleśników, a jeśli mniejsze, to 2 razy więcej. Ser żółty. I tutaj z tym serem żółtym, jak widzicie, mam go sporo i różnego rodzaju serów. Bo mam gołdę, 6 plasterków, mam również gołdę, ale jak widzicie tartą, 100 g, a tutaj mam ser też tarty, ale długo dojrzewający, bardzo charakterystyczny w smaku, Grana Padano. I tego sera mam 20 g. Oprócz tego pieczarki, 200 g, trochę soli, tak powiedzmy pół łyżeczki, może nawet mniej. I koniecznie masło, zwykłe masło, na którym będę podsmażać na końcu naleśniki, żeby były ciepłe. A co jeszcze będzie potrzebne? Tak naprawdę naleśniki są bardzo mało wymagające, bo wystarczy Wam, że będziecie mieli rózgę i miskę. I w ten sposób też przygotujecie świetne ciasto naleśnikowe. Więcej, jak przygotować to ciasto, znajdziecie w filmie, gdzie opowiadam bardzo dużo na temat ciasta naleśnikowego. Link znajdziecie na dole w opisie pod filmem. Ale jeśli macie taki blender, to dzisiaj zobaczycie, jak szybko w takim blenderze bez tej rózgi możecie sobie przygotować ciasto i wygodnie przede wszystkim ciasto naleśnikowe. Jak dla mnie chochelka jest niezbędna też do odmierzania ciasta i patelnia. I teraz, jeśli macie patelnię do naleśników, to polecam, wyjmijcie, dlatego że na niej się o wiele łatwiej przygotowuje naleśniki, co nie znaczy, że na takiej zwykłej patelni nie zrobicie naleśników. Też zrobicie. Tutaj Wam jeszcze podpowiem, bo już sobie wyjęłam inne patelnie, żeby było szybciej i bardziej zgrabnie, bo podczas smażenia ciasta naleśnikowego możecie już sobie na innej patelni przygotowywać pieczarki, bo te trzeba odparować z wody. I jeszcze gdybyście mieli przypadkiem taką patelnię kwadratową, to na niej idealnie się mieszczą naleśniki, nie trzeba ich zaginać, kombinować. I ona też już może, że tak powiem, pracować, rozgrzewać się, bo naleśniki po zdjęciu z patelni można od razu nadziewać i układać na patelni na rozgrzanym masełku. Jejku, dużo już powiedziałam, co będzie, no to zabieram się do pracy. A zaczynam od rozgrzania patelni, na której będę smażyć naleśniki. Niech ona się powoli, ale dobrze i równomiernie rozgrzewa. Patelnia jest z powłoką nieprzywierającą, więc nie trzeba na nią kłaść żadnego tłuszczu, zatem ja tego tłuszczu nie kładę. Skoro ona się rozgrzewa, to ja przygotuję szybciutko ciasto naleśnikowe. Wszystkie składniki przekładam do pojemnika, pojemnik zamykam. I widzicie, mi tutaj blender wszystko pięknie zmiksował. Trwa to naprawdę może wszystko minutę. Ciasto jest gotowe i jeśli tylko rozgrzała się patelnia, a to jest bardzo ważne, patelnia powinna być rozgrzana na około połowie mocy kuchenki, to można przekładać ciasto naleśnikowe na rozgrzaną patelnię. Tutaj widzicie, takim sprytnym, szybkim ruchem to ciasto rozlewam. Ciasto jest świetne, ciasto jest elastyczne i jak widzicie jest dosyć rzadkie. Dzięki temu nie będziecie mieli kłopotu z jego równomiernym rozprowadzeniem. I tak na połowie mocy kuchenki przez około 2 minuty
to też musicie zaglądać pod spód i sprawdzać, jak te naleśniki Wasze się smażą. Przez około 2 minuty podsmażam z jednej strony, potem przewracam na drugą stronę i tutaj już wystarczy pół minuty i naleśnik jest gotowy. Naleśnik odkładam obok, a na patelnię wlewam nowe ciasto. I tutaj już jest dobry czas, żeby zacząć przygotowywać pieczarki. Czyli druga patelnia, ona też jest z powłoką nieprzewierającą, rozgrzewam pieczarki. Pieczarki możecie albo obrać, albo bardzo dokładnie umyć. Swoje umyłam, dlatego już tylko wystarczy, że je pokroję. Patelnię rozgrzewam na połowie mocy kuchenki i wkrajam pieczarki. Pamiętajcie, żeby w międzyczasie pilnować tego naleśnika, drugiego naleśnika, który się już smaży. I oczywiście jak się usmaży, przypiecze, to obracam na drugą stronę, a pieczarki w międzyczasie, jak widzicie, pod wpływem temperatury zaczynają puszczać wodę. I to jest świetny moment, żeby je posolić. Ja myślę, że tutaj około 1/4, 1/3 łyżeczki soli w zupełności wystarczy. Sól dodaję oczywiście dla smaku, ale również dlatego, żeby pieczarki szybciej puściły wodę. Drugi naleśnik, jak to mówią, schodzi z patelni, trzeci już rozlewam, na patelni będzie się smażył i zaglądam do pieczarek, bo tutaj muszę tę wodę całkowicie odparować, ale pilnujcie cały czas, żeby ich nie przypalić. Pamiętajcie, że tam nie ma żadnego tłuszczu. Gdy już tylko pieczarki są gotowe, patelnię wyłączam i stawiam tę drugą patelnię, na której będę podgrzewać naleśniki i roztapiać w środku sery. Patelnia się rozgrzewa i tutaj koniecznie musi być masło. Masło spowoduje, że one będą aromatycznie pachniały, no i pięknie się przypieką z taką skorupką, o której Wam oczywiście opowiem potem, jak będę ją przygotowywać. A skoro patelnia do podsmażania naleśników się rozgrzewa, to ja mogę już zacząć przygotowywać naleśniki. Pierwsze placki naleśnikowe są gotowe, pieczarki też, to można zacząć składać naleśniki. Zaczynam od ułożenia na placku naleśnikowym sera żółtego w plasterku gołdy. Układam go, jak widzicie, tak centralnie na środku. Na to kładę szynkę, ale szynkę układam na brzegu. Zobaczcie, o właśnie w taki sposób. Jeśli będziecie mieli szynkę w mniejszych kawałkach, to ułóżcie ją podobnie, tak żeby dosięgała do około połowy naleśnika. Teraz pora na pieczarki. Tu warto podzielić sobie te pieczarki, które macie na patelni, na 6 porcji. Będzie Wam łatwiej, no i nikt nie ucierpi, że będzie miał mniej lub więcej pieczarek. Pieczarki rozłożyłam na szynce. I teraz pora na kolejną porcję sera żółtego, również gołdy, ale tym razem tartej. Dlaczego? Bo jest bardziej, można by było powiedzieć, plastyczna i łatwiej jest z takim tartym serem zawinąć naleśnika. Jeśli nie macie tartego sera, to bardzo drobno sobie porwijcie plasterki i ułóżcie podobnie jak ja. Można już zawinąć, bo wszystkie warstwy naleśnika są już na naleśniku. Jak widzicie, zawijam i zrobił się z tego całkiem spory naleśnik. Jak podgrzewać? Przede wszystkim przed podgrzaniem, jak widzicie, rozgrzewam mocniej patelnię do połowy mocy kuchenki. I kiedy to masło już sobie tak skwierczy, układam naleśniki. Ta patelnia myślę, że przyjmie nawet 4 naleśniki, ale ja Wam pokażę na 3, jak to wygodnie jest robić i myślę, że tak warto. Kładę naleśniki, one się podsmażają i pilnuję z drugiej strony, zaglądam pod spód, kiedy już się zaczynają robić takie rumiane. Kiedy są rumiane, obracam je na drugą stronę. I kiedy druga strona się zrumieni, to już musicie zaglądać, nie będę Wam podawała czasu. Musicie zaglądać i też sprawdzać, jak bardzo chcecie je mieć rumiane, ale kiedy ta druga strona się zrumieni, pora na ostatni ser, czyli na tą chrupiącą, aromatyczną skorupkę, którą Wam obiecałam na początku filmu. I to jest ser Grana Padano. Tym serem teraz po obróceniu tego naleśnika obsypuję go na górze. Zresztą każdy naleśnik obsypuje go tym serem. I po około minucie obracam na ten ser, który się już delikatnie zaczyna roztapiać na górze naleśnika i tą drugą stronę, która jest jeszcze bez sera, też obsypuję
serem. Po około minucie znowu przewracam, tak żeby ten ser się roztopił. Pamiętajcie, wszystko się dzieje na połowie mocy kuchenki, czyli tak całkiem dobrze rozgrzanej kuchence. Gdyby Wam ser się nie chciał przypiekać, zwiększcie moc kuchenki. U mnie ta połowa mocy kuchenki w zupełności, jak widzicie, wystarczy. I w ten oto właśnie sposób przygotowuje się fajną, aromatyczną i chrupiącą taką zapieczoną skorupkę na naleśnikach. Gotowe! Pewnie chcecie zobaczyć, jak wyglądają w środku, to ja już dla Was jednego przekroję. Na wierzchu ma chrupiącą skorupkę i zapieczony ser. I teraz popatrzcie, jak wygląda środek. Jest ciągnący się żółty ser. Są pieczarki, o widzicie, nie dokroiłam do końca. Są pieczarki, jest szynka. I jak to mówią, po prostu niebo w gębie. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.